Cześć. Z tej strony Karolina Sobańska. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności czy psychologii na moda to temat bliski mojemu sercu. Wy często pytacie mnie o marki, które mogę Wam polecić. Jedną z nich są właśnie elementy. Jest to polski brand z bardzo, moim zdaniem, nowatorskim podejściem do biznesu odzieżowego, ponieważ wyróżnia ich pełna transparentność działań. Od początku, czyli już od kilku lat, mówią o tym, ile kosztowała ich produkcja każdego ubrania. Na stronie znajdziecie informacje o koszcie materiałów, szycia i marży. Do tego elementy działają w imię Zrównoważonego rozwoju. Między innymi oznacza to to, że używają materiałów przyjaznych środowisku i szyją w Polsce. Ale więcej zdradzi Wam mój dzisiejszy rozmówca, czyli Bartek Ladra, współzałożyciel elementów i główny stratek marki. Ponadto dowiemy się, jak zrodził się pomysł na taki model biznesowy, jakie są materiały przyszłości, dlaczego elementy nie robią wyprzedaży? I w jaki sposób marka modowa może wspierać ruch Zero Waste? Mam nadzieję, że spodoba się Wam taki odcinek z zakulis świata mody. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Bartek, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać oczywiście o ubraniach. Etyczna moda to jest temat, który u mnie powraca. To jest też temat bardzo teraz. Popularny, przynajmniej mhm. w tym kręgu, który jest mi bliski, natomiast nie ulega wątpliwości, że nadal żyjemy w świecie opanowanym przez fast fashion, przez szybką modę. I tam takie praktyki, jak ujawnianie prawdziwych cen, czy w ogóle mhm. transparentność, to jest, to jest coś, co, co nie występuje. Więc skąd przyszło Wam do głowy, żeby stworzyć markę, która robi coś zupełnie odwrotnego? Jakby jak zrodził się ten pomysł na transparentność w branży modowej? Przede wszystkim cześć, dzięki za odwiedziny, a odpowiadając na twoje pytanie, tak naprawdę wystartowaliśmy z elementami 5 lat temu. Kiedyś w Wydawa. Warszawie była popularna impreza, która nazywała się Hash, mhm. i wtedy letnia edycja miała miejsce w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Była organizowana przez fajnych ludzi, Anny Piętę, która teraz też mocno działa w tym, można powiedzieć, sektorze zrównoważonej mody, czy generalnie sustainability. I to był nasz początek, ale tak naprawdę sama marka i chęć tworzenia czegoś innego zrodziła się z takiego doświadczenia: budowanego w oparciu o prowadzenie innej marki, streetwearowej, Mama Piki. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia i jakiś czas pracowałem w kancelariach, ale moja wspólniczka jest sensu stricto projektantką, kończyła Akademię Mody i na jakimś etapie ja byłem mojego życia już zmęczony, powiedzmy, pracą w kancelarii. Zacząłem szukać jakiegoś alternatywnego pomysłu, i przez wspólnych znajomych zaczęliśmy rozmawiać o moim dołączeniu do ich projektu marki odzieżowej. Wtedy to były dwie dziewczyny, Marta i jeszcze jej koleżanka. Ja wszedłem w to jako osoba, która miała pomóc w zakresie takim operacyjnym i zacząłem powoli poznawać tą modę. Byliśmy na różnych targach, wtedy jeszcze byliśmy bardzo malutcy, ale ludzie zwrócili moją uwagę, zadając dużo ciekawych pytań. Skąd mhm. pochodzą te ubrania? Gdzie one zostały wyprodukowane, z czego się składają, jakie materiały tworzą te produkty i gdzieś w głowie urodziła mi się taka koncepcja i chęć zbudowania czegoś nowego. Zaczęliśmy z Martą o tym dużo rozmawiać i doszliśmy do wniosku, że ona estetycznie rozwinęła się na tyle, żeby ze streetwearu pójść w stronę powiedzmy casualową, a mnie zależało na stworzeniu nowego modelu biznesowego. I ze wspólnych rozmów daliśmy jakiś upust wyobraźni, robiliśmy brainstorming, dużo rozmawialiśmy o tym, jaką markę chcielibyśmy stworzyć, dużo rozmawialiśmy o tym DNA, jakie powinno być DNA tej marki. I zobaczyliśmy, że w ludziach jest potrzeba dowiedzenia się więcej, Oni no, po prostu zadają ciekawe pytania. Doszliśmy do wniosku, dlaczego jakby nie zagrać w otwarte karty, pokazać te wszystkie informacje, które są w jakimś sensie tajemnicą przedsiębiorstwa, czy przynajmniej tak były traktowane. I zbudować zupełnie inny rodzaj relacji z klientem. Taki raczej długofalowy, w, o, w oparciu o jakimś sensie świadomie budowane zaufanie, gdzie odkrywamy karty, pokazujemy, ile kosztuje wyprodukowanie tego, gdzie to zostało wyprodukowane, w naszym przypadku w Polsce, bo produkujemy tylko w Polsce. I trochę tajemnicą polichynela jest dla kogoś, kto się zajmuje powiedzmy produkcją i projektowaniem mody, sprzedawaniem mody. Że większość sieciówek pracuje na marżach po kilkaset procent 500, 600, 700, 800. Mają niskie koszty produkcji, ponieważ outsourcują tą produkcję gdzieś do Azji, gdzieś dalej. I nawet jeżeli prowadzą wyprzedaż, załóżmy 50-60%, to i tak zarabiają na tym produkcie. My z kolei, decydując się na produkcję w Polsce, chcieliśmy wrócić do takiej idei rzemiosła w pewnym sensie czyli pokazujemy na wartość produktu. Taką fundamentalną wartość produktu, która jest determinowana pracą zaangażowaną w wytworzenie tego produktu i materiałami, które zostały do niego zużyte, po prostu. Chcieliśmy uświadomić ludziom, że dobre rzeczy no, mają też swój koszt. Jakby staramy się być cenowo konkurencyjni, bo ja wiem, że Polska jest na takim etapie też rozwoju. Gdzie ta cena ma znaczenie dla konsumenta, i nigdy nie chcieliśmy być elitarną marką w rozumieniu cen. Bardziej elitarną, jeśli chodzi o ten design, ale egalitarną, jeśli chodzi o cenę. Natomiast, w związku z tym, że ta cena jest nieco wyższa od załóżmy tego, co można dostać w niektórych sieciówkach, to chcemy pokazać, z czego ona wynika. Czyli tak jak wspomniałem, pokazać na te dwa zasadnicze aspekty związane z materiałem i z kosztem pracy, bo to jest istotna, fundamentalna wartość, która no, wierzymy, że powinna wyznaczać tą docelową wartość produktu. No i my pracujemy powiedzmy na marżach 150, maksymalnie do 200%, które tak naprawdę to są marże bardziej hurtowników niż detalistów. Dla osób zorientowanych będą widziały o co chodzi. I wracając do tego początku, mhm. czyli wracając do samego założenia, doszliśmy do wniosku, że w ogóle bardzo społeczeństwo się zmienia, że ludzie są zainteresowani, nie mają przede wszystkim narzędzia w postaci chociażby internetu do tego, żeby zdobywać tą wiedzę i cała struktura, czy to budowania biznesu, czy to budowania jakiejś komunikacji, bardzo się spłaszcza z takiej. Drabiniastej staje się bardziej taka horyzontalna. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że my, mając narzędzia w postaci jakichś mediów społecznościowych, możemy bezpośrednio trafiać do naszych klientów. Nie musimy mieć jakichś koneksji w mediach, nie musimy mieć ogromnych budżetów, żeby przebić się z jakąś reklamą. Jest jeden warunek: jeśli mamy ciekawy komunikat, jeśli ktoś uważa, że robimy coś faktycznie nie wiem, z pasją, z jakąś szczerością, to będzie zainteresowany, żeby ten komunikat załóżmy odebrać, żeby się czegoś dowiedzieć. No i dzięki właśnie temu internetowi, kiedy ta struktura taka komunikacji z klientem bardzo się spłaszczyła, zyskaliśmy przestrzeń, żeby zbudować zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o już prowadzenie samego biznesu modowego. I taka jest w dużym uproszczeniu nasza filozofia: raczej skracamy dystans z naszym klientem, raczej chcemy mu powiedzmy uczciwie pokazać jak budujemy tą markę, jak wyceniamy nasze rzeczy i myślimy o sobie też raczej w kategoriach jakiegoś maratonu ani sprintu, dlatego nie mamy takich pewnych technik sprzedażowych, które są standardem powiedzmy na rynku, ale bardzo świadomie zdecydowaliśmy, że będziemy szli trochę pod prąd i nie było to łatwe, bo wtedy jak 5 lat temu zaczynaliśmy, to tak naprawdę nie mówiło się bardzo dużo o moć zrównoważonej wtedy był bardziej może hype na, na polskie marki to był ten przymiotnik, który przykuwał uwagę, ale nikt nie myślał w kategoriach prowadzenia zrównoważonej czy produkowania, designowania i sprzedawania zrównoważonej mody. My czuliśmy, że po prostu w tą stronę świat skręca, że my chcemy, bo mamy taką po prostu wewnętrzną potrzebę, żeby zrobić coś inaczej, ale że ludzie też to powinni dobrze przyjąć. Ale osoby z branży, z którymi się konsultowaliśmy, które miały pojęcie, powiedzmy, bo będąc młodymi ludźmi gdzieś tam na początku drogi, chcieliśmy jak najwięcej opinii też zebrać, pukali się po głowie, mówili, że to jest bez sensu, po co mamy pokazywać, ile kosztuje wyprodukowanie danej rzeczy, raczej cały rynek idzie w to, żeby ukryć, jaka jest cena produktu, żeby oczywiście jak największą marżę do niego przykleić. My doszliśmy do wniosku, że myślimy o sobie w kategoriach nawet nie dwóch, trzech czy pięciu sezonów, ale może raczej 15 czy 20 lat, gdzie chcemy, żeby ta relacja była wbudowana w oparciu o inne wartości. Ale to było dla Was duże ryzyko? Że czuliście, że robicie coś zupełnie nowego i nie macie pojęcia, jak to się przyjmie? No, ryzykowaliśmy ja ryzykowałem swoje oszczędności, a <laughs> Marta ryzykowała swój dorobek. Taki projektowy i dorobek ym, związany z kilkuletnim doświadczeniem prowadzenia innej marki, którą stopniowo potem wygaszaliśmy, kiedy elementy zaczynały się mocniej rozwijać. No, czuliśmy pewne napięcie, ale yy, chyba nie mieliśmy aż tyle do stracenia, żeby czuć bardzo duży stres. No, ja byłem bardziej zastosowany samym faktem, że wylądowałem w innej zupełnie branży, jako przedsiębiorca, a nie osoba na etacie. To na pewno wiązało się z, z dużym jakimś stresem i napięciem, ale wtedy mieliśmy chyba bardzo duży poziom entuzjazmu. Bardzo nam się podobało to, co chcemy zrobić, i jak patrzę na to z perspektywy pięciu lat, to faktycznie trochę się rzuciliśmy z motyką na słońce, ale się udało. Mm. Intuicyjnie bardzo dobrze Wam mm. to wyszło. Poruszyłeś kilka fajnych wątków, więc postaram się w miarę po kolei o mm. nie dopytać, ale powiedziałeś, że był hype na Polskie marki, mm. ale niekoniecznie na marki zrównoważone. Mm. I myślę, że to jest ciekawy temat, dlatego że wiele osób utożsamia lokalne polskie marki od razu, że to jest eko, że to jest dobre dla świata, dla, dla zwierząt i tak mm. dalej, i tak dalej. Czy tak nie jest? Czy nie polska zaczyna. marka nie, nie oznacza bycia marką zrównoważoną? Nie, myślę, że nie można postawić tego znaku równości, bo to sprowadza się do troszkę innego. Zestawu aspektów prowadzenia mhm. tego biznesu. Produkujemy w Polsce, na pewno musimy mieć wyższe standardy niż w innych częściach świata, z uwagi na to, że po prostu są europejskie regulacje, czy to środowiskowe, czy związane z prawem pracowniczym. No ale to znowu jest żadna tajemnica, że akurat w tym sektorze tekstylnym pracownicy potrafią z jednej strony być w jakimś sensie wyzyskiwani. Z drugiej strony materiały, których używamy to mogą być, nie, nie muszą być materiały, które na przykład są nastawione na to, żeby być bardziej zrównoważonym. My na przykład dużo produkujemy stencla z No Właśnie, powiesz mi trochę o tych waszych tak. materiałach, bo jestem ciekawa skąd mhm. one pochodzą mhm. i też chyba jest coraz o nich głośniej. Coraz więcej mhm. marek zaczyna szyć z, na przykład z kupra, prawda? Mhm. I to jest uważam super. Na przykład kupro jest w ogóle genialnym, genialnym materiałem, z uwagi na to, że ono jest produkowane z takich odpadów po tej osnowie bawełny, po tych głównych częściach rośliny bawełny, która jest używana do tworzenia tej właściwej przędzy bawełnianej, zostają pewne resztki w procesie produkcji. To jest zero waste w pewnym sensie. Znaczy, to jest technologia, która jest według mojej wiedzy opatentowana przez chyba jakiś koncern z Japonii. Oni na tym etapie mają pewnie monopol na to wprowadzanie przędzy, która potem jest używana do tworzenia dzianin czy tkanin. Bo takim kolej rzeczy, że mamy powiedzmy roślinę, tworzy się z niej przędzę i następnie ona potem trafia do firmy przedsiębiorstwa, które produkuje dzianinę czy tkaninę. Jakkolwiek samo kupro jest właśnie produkowane z tych odpadów. Ale ono jest, ma świetne właściwości, jeśli chodzi o dotyk, o odprowadzanie wilgoci, o oddychanie. Ono jest bardzo przyjemne. Natomiast jest zdecydowanie droższe w stosunku do normalnej bawełny. Dlatego produkty produ produkowane z Kupra, które często nazywane jest alternatywą dla jedwabiu, mhm. muszą być droższe. Ale my produkujemy też na przykład z Tencla czy Liocelu. Liocel to jest nazwa materiału, Tencel to jest nazwa własna, po, materiału pochodzącego od konkretnego producenta, ale generalnie chodzi o to, że to jest zrobione z celulozy drzewnej, wobec czego znacznie mniej wody, kalkuluje się, że znacznie mniej wody zużywa się w procesie produkcji tej przędzy z celulozy drzewnej niż w stosunku do normalnej bawełny. Jest to środowiskowo mniej wymagający po prostu materiał który nie stanowi takiego obciążenia dla środowiska naturalnego. A poza tym ma znowu świetne właściwości, jeżeli chodzi o jakąś taką sprężystość, bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie się układa. Jest bardzo wdzięczny dla projektantów też materiałem. I dużo naszej, duża część naszej kolekcji jest właśnie robiona z tych produktów. Teraz będziemy, to jest taka tajemnica, ale to już za miesiąc wyjdzie na jaw. Będziemy wprowadzać denimową kolekcję, mhm. będziemy też to robić z m.in. jeansu, który jest częściowo zbawiony, recyklingowanej, również certyfikowanej. Staramy się w tą stronę iść. Czy wszystko jest robione w ten sposób u nas? Nie, bo my staramy się pewne rzeczy gdzieś równoważyć. Musimy z jednej strony mieć produkt, na który powiedzmy może sobie pozwolić troszkę bardziej zamożny klient. Musimy mieć w naszej ofercie też rzeczy, które są powiedzmy tańsze, z bardziej dostępnych materiałów robione, po to, żebyśmy mogli szer szerzej trafić. My też nie jesteśmy tacy bardzo ortodoksyjni, od początku nie chcieliśmy być tacy rewolucyjni w języku, którego używamy, raczej wierzymy w taki progres małych, stopniowych kroków. Jeśli widzimy, że możemy coś udoskonalić, to będziemy to robić. Żeby dać Ci przykład takiej małej, drobnej ewolucji, ktoś w firmie, e, której z koleżanek wpadł na taki pomysł, że powinniśmy zacząć wysyłać rzeczy, zamówienia internetowe w recyklingowanych pudełkach. To znaczy, pudełka, tak, które powiedzmy wracają do nas ze zwrotu, ale nadają się jeszcze do tego, żeby móc je ponownie użyć. To jest genialny pomysł. Jak mhm. długo się nie zastanawialiśmy, od razu go zaimplementowaliśmy. Tak? I cały czas e, mamy pewien fokus na to, żeby udoskonalać nasze działanie. A w związku z tym, że jest to dosyć płaska struktura w naszej firmie i dużo ze sobą w ogóle gdzieś rozmawiamy, mamy też takie regularne spotkania, to te pomysły się pojawiają i ludzie je zgłaszają. Ja często nie mam dobrych pomysłów, mm. <laughs> chociaż tę firmę razem z moją wspólniczką staram się prowadzić. To... Zarządzasz tymi pomysłami? Tak, bardziej, bardziej, tak. Ludzie mają genialne pomysły i jeżeli one są do nas do, do zaimplementowania na danym etapie, to robimy to od razu i na pewno tak będzie wyglądała nasza ewolucja, czyli będziemy szli w stronę doskonalenia produkcji z coraz ciekawszych materiałów. Będziemy na pewno mamy różne pomysły na to, aby te elementy filozofii zrównoważonego działania wprowadzać. Wszystko związane z upcyclingiem, recyklingiem ubrań. Na pewno będziemy zaskakiwać pozytywnie naszych klientów w tym roku. Ale zaczęliście od tej transparentności, jeśli chodzi o to, mm -hmm. ile kosztuje Was tak naprawdę mm -hmm. produkcja, ale tak jak powiedziałeś, wyszliście naprzeciw potrzebom Waszych klientów, czyli to pytając klientów, zobaczyliście, że oni właśnie chcą ym, nosić ubrania zrównoważone, właśnie chcą, aby było naszyte z innych materiałów, to był, to był Wasz odzew na ich pytania potrzeby. Na część pytań, na pewno. To jest nie ma co ukrywać, że najistotniejszy, jeżeli chodzi o modę, w tym całym greenwashingu powiedzmy, mhm. najistotniejszy jest produkt. W sensie, jak on wizualnie wygląda, jaki jest jakości. Bez apelacji nie produkt jest najistotniejszy. A dla części klientów, nie dla wszystkich, ale dla części i rosnącej myślę części istotna jest też ta historia, która stoi za produkcją tego mhm. materiału. To co wspomniałaś po prostu nam się włączyła na jakimś etapie też działania przed uruchomieniem elementów, a jeszcze w, będąc w tej poprzedniej marce, uruchomiła nam się czerwona lampka, że jest rosnące zainteresowanie i trzeba wziąć to po prostu pod uwagę. Zresztą nie mamy nic do ukrycia. Chętnie chcemy pokazać, dlaczego powiedzmy nasza moda produkowana tutaj w Polsce, nasze ubrania mają taką, a nie inną cenę i gdzie jest ta wartość? No wartość jest właśnie w tym, że to jest powiedzmy robione lokalnie i w sposób może nie stuprocentowo zrównoważony, ale w sposób, który i według filozofii, która gdzieś dąży do tego. Także odpowiadając na twoje pytanie, widzieliśmy to zainteresowanie, i widzieliśmy, że generalnie świat zmierza w stronę większej transparentności, wiesz. Ja myślę, że to dotyczy każdego aspektu, nie czy, czy, czy to naszych polityków, czy powiedzmy innych biznesów jakiejkolwiek branży. Ludzie domagają się do tego, żeby pewne procesy były transparentne, nawet w instytucjach religijnych, tak. To, co się wszystko działo na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ludzie są zmęczeni gdzie jakimiś zasłonami dymnymi przykrywa się prawdę, czy to o procesie produkcji, czy o funkcjonowaniu instytucji, czy jakiejś sfery życia publicznego. Po prostu jesteśmy coraz bardziej transparentnym społeczeństwem. Myślę, że to jest proces tylko w jedną stronę, tak naprawdę. A wobec tego biznesy i sama moda musi się też zmienić. Ale zaobserwowałeś, że właśnie w branży modowej inne marki w jakiś sposób podążają za Waszym przykładem? Według mojej wiedzy, no, innych marek odzieżowych w Polsce nie znam, mhm. które powiedzmy miałyby działać w ten sposób. Naszym pierwotnym pomysłem było też powołanie takiej platformy Transparent Shopping. Mhm. Chcieliśmy z tego zrobić platformę, do której zapraszalibyśmy powiedzmy inne marki. Rozpoczęliśmy ten projekt z taką marką Balagan, która produkuje buty i akurat akcesoria, dodatki, torebki. No, i w naszym idealistycznym założeniu, tak widzieliśmy, mieliśmy taką, takie marzenie i nadzieję, że to się po prostu rozwinie i będzie żyło swoim życiem. Z jednej strony będziemy budować markę odzieżową, my, balagan, załóżmy te buty, ale równolegle stworzymy platformę, gdzie będziemy mogli zapraszać innych, którzy będą chcieli działać według tej samej filozofii. No, niestety życie pokazało, że siły i pieniędzy starcza, i to nie zawsze na prowadzenie tylko marki odzieżowej, a już na platformę nie. No, i na tym etapie ten projekt gdzieś tam został odłożony na półkę i się kurzy. Niewykluczone, że nam się to kiedyś uda reanimować. Ale teraz fokusujemy się głównie na rozwijaniu samej marki odzieżowej, bo ona tak naprawdę jest też tym, co zarabia na ten rozwój. Platforma w założeniu bardzo chcieliśmy to zrobić, niestety się to nie udało. Niewykluczone, że może nam się to uda w przyszłości, i to byłoby takie miejsce potencjalnie, które mogłoby stanowić. Marketplace, dla podmiotów, które chciałyby działać w taki sam sposób. Ale szerzej patrząc na Europę i świat, to znam kilka brandów, które prowadzą w podobny sposób może nie jeden do jednego, ale w podobny sposób swój biznes. I odkryliśmy je już gdzieś po wystartowaniu. Mogę, jakby powiedzieć, że. Kiedy tworzyliśmy nasz biznes i jego zręby, nie mieliśmy do końca świadomości, powiedzmy, czy ktoś robi coś analogicznego. W Polsce na pewno nikogo nie było, w Europie według naszej wiedzy też nie. Później taka marka amerykańska, a marka amerykańska Everlane złapała, przykuła nasz dziś wzrok. Oni, powiedzmy, mają w jakim stopniu trochę podobną filozofię, ale już na przykład nie robią czegoś takiego, co od początku było jednym z filarów naszej działalności, czyli wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych. Czyli taki element. Działalności, gdzie chcemy pozytywnie wpływać na to bliższe i dalsze otoczenie. Od razu w naszym DNA, kotwiąc to, że będziemy część naszego zysku przeznaczać na inicjatywy, które po prostu podnoszą jakość życia, otoczenia, w którym generalnie żyjemy, działamy. I jakimi sprawami się zajmujecie? Na tym etapie mamy tylko jeden projekt. To jest projekt edukacyjny w Ganie. W zeszłym roku przeznaczyliśmy, e, jestem bardzo dumny z tego, dlatego o tym mówię. Co ty Czemu go wybraliście? Mm. Jestem to jest akurat, e, przeznaczyliśmy 30 tysięcy złotych i wybraliśmy go kilka lat do tyłu, z uwagi tak naprawdę na osobistą moją relację z osobą, która prowadzi ten projekt. To jest moja koleżanka. Ja pochodzę z południa Polski, z opolszczyzny, e, ona z częstochowy, jakiś czas temu poczuła, że ma takie powołanie, że po prostu. Nie będzie usatysfakcjonowana 8-godzinną pracą i wyjechała kiedyś na jakiś taki projekt społeczny do Gany. Zakochała się w tym kraju, zakochała się w tych ludziach i zobaczyła też tam potrzebę. Zobaczyła potrzebę otworzenia przedszkola i takiej szkoły dla małych dzieci, które nie miały możliwości wcześniej jakby uczyć się czy odbywać jakiejś edukacji. Prowincja daleko od Akry, gdzie takich instytucji w ogóle nie było. No, na Zdecydowała się na ten krok, bardzo odważny krok, żeby tam po prostu pojechać i tą szkołę zbudować, i się to udało. Także dziewczyna, teraz raptem tam 30-letnia, prowadzi od kilku lat szkołę, na którą znalazła sama finansowanie. Ja w jakimś sensie byłem no, zafascynowany tą jej odwagą i tym, na co się zdecydowała i, i tworząc też firmę, bo mniej więcej działo się to równolegle, kiedy ona startowała z tą szkołą, a kiedy myśmy tworzyli tą markę. Doszliśmy w naszym zespole wspólnie do wniosku, że no chcemy jej po prostu pomóc, bo to jest coś godnego uwagi i w praktyczny sposób chcemy przyłożyć się też do tego, co ona tam robi. No i konsekwentnie od pięciu lat ją wspieramy. Wcześniej mieliśmy jeszcze taki projekt związany z tworzeniem szyldów dla małych rzemieślników. Ale to nasza współpraca jakoś z tym stowarzyszeniem akurat umarła, bo to też dużo zależy od osobistych relacji. W tym mhm. sensie chcemy przeznaczać pieniądze na rzeczy y i organizacje, do których mamy pełne zaufanie, gdzie oni też działają bardzo transparentnie. Y rzeczy, które no, nie wzbudzają jakichś, jakichkolwiek kontrowersji y i jakichś znaków zapytania nad ich działalnością, nie ma. I na pewno będziemy w przyszłości wybierać takie projekty y związane z y sytuacją kobiet. Teraz jeszcze nie, może nie będę zdradzał, co to jest. Mamy kilka pomysłów. Dlaczego reprezentujesz że... żeńską firmę? Jesteśmy stricte jakby feministyczną firmą. Nie zatrudniamy mężczyzn, ja jestem tylko jednym wyjątkiem. <grym> Także 30 osób i są same kobiety. Ja to po żartem pół serio, bo pewnie gdzieś tam planujemy męską kolekcję, ale jeżeli chodzi o te jakieś inicjatywy... Ym... Kobiece tak to nazwę, z uwagi na to, że tak naprawdę w, w, nasze klientki w tym momencie to są kobiety. Mhm. Zamierzamy się rozszerzyć powiedzmy o, o kolekcję męską. No ale właśnie to ja to jeszcze... tak, się wejdę w słowo, mhm. ale jestem ciekawa, czy właśnie to kobiety są głównie tymi pytającymi klientami, którzy potrzebują takich marek. Mężczyźni jeszcze, oczywiście totalnie mhm. generalizując, mhm. jeszcze nie czują takiej potrzeby lub nie jest to na taką skalę rozwinięte, żeby było zapotrzebowanie właśnie na marki tak jak wy dla facetów? Z mojej perspektywy w ogóle rynek jest, mogę powiedzieć, bardzo kobiety. Kobiety są zainteresowane i modą i tą tematyką zrównoważonej mhm. mody. Na większości konferencji, na których jestem, w temacie zrównoważonej mody dominują kobiety z małymi męskimi wyjątkami. Dlaczego tak jest, nie wiem. Jest to też na pewno związane po prostu z trochę sprawem popytu i podaży. Mężczyźni mają, jak dokonują inaczej tych decyzji zakupowych, pewnie jak już znajdą jednego producenta spodni, to już przez 10 lat się nie, niekoniecznie nad tym zastanawiają, po prostu kupują jeden model w różnych kolorach. To jest trochę moja taka obserwacja. Rośnie teraz zainteresowanie też ze strony mężczyzn, no, ale oni są na razie zjawiskiem z mojej perspektywy takim marginalnym. Mhm. To też w ogóle wydaje mi się, że żyjemy trochę w takiej bańce informacyjnej i wydaje nam się, że Etyczna moda rzeczywiście zaczyna być super popularna, a tak naprawdę jest to prawdopodobnie bardzo mały odsetek klientów. Tak. Jeśli chodzi o wszystkie osoby, które kupują mm -hmm. ubrania, więc skoro tych kobiet i tak jest mało, no to mm -hmm. tych facetów prawie nie ma. To niestety. prawda, to prawda. Jak się chce zobaczyć, jak naprawdę wygląda tak, e, Persaldo, moda w Polsce, to trzeba pojechać do Żgowa, zobaczyć tam te hale ptaka, to jest powiedzmy ta ja polska. Z Łodzi, więc to moje to wiesz o, o co chodzi. Trzeba się przejść ewentualnie do jakiejkolwiek galerii i po prostu zobaczyć te sieciówki. To jest 99% polskiej mody powiedzmy, tak? W wielkich miastach są to sieciówki, w mniejszych miastach są to mniejsze sklepy, które się często towarują, nazwijmy to w Łodzi po prostu, tak? I to jest polska moda i jak, z czego to wynika? No myślę, że to wynika też z naszego takiego rozwoju cywilizacyjnego i po prostu zamożności. No, nie mi się, ludzie mają bardziej istotne problemy niż stricte bluzy, spodnie. I, I tym bardziej, że one I są w zrównoważony mhm. sposób uszyte, tak? Yy, Wiele wielu osób wybiera Pepko, jakby ja z tym nie polemizuję, na takiej zasadzie nie, nie chcę i my nie chcemy być kimś, kto miałby powodować wyrzuty sumienia u tych ludzi, których po prostu nie stać na coś innego, prawda? Ja to rozumiem. My bardziej chcemy co, działać. Ale z drugiej strony mhm. też kupowanie parę razy w roku t-shirtu, Taniego finalnie wychodzi nam na to samo to albo prawda, Do na tego gorzej. dążyłem. Że właśnie my staramy się właśnie dlatego, jakby działamy czasami z tym Fashion Revolution, czy sami organizujemy pewne eventy, na przykład we Wrocławiu w naszym sklepie, ostatnio w Katowicach, gdzie chcemy uprzytomnić ludziom, że trzykrotne kupienie czegoś tak, jak powiedziałaś, generalnie nie opłaca się tak jak kupienie jednej rzeczy dobrej po prostu, także. Ludzi, których nie stać na dziadowskie ciuchy, nie, nie powinni podejmować decyzji zakupowych, czy takich konsumenckich, które w krótkim okresie może pozwalają im zaoszczędzić parę złotych, ale w dłuższym okresie tak naprawdę powodują, że tracą te pieniądze. Tak? I bardziej w takim sensie podkreślając pozytywne aspekty mhm. świadomego kupowania w rozumieniu kupowania i pewnej jakości, i kupowania w, 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 również zrównoważonej mody, że one będą procentowały. No i, i raczej nie przez krytykę, ale raczej przez pozytywny trend setting i mówienie o tym, chcemy pomóc ludziom spojrzeć na to z innej perspektywy. Ale nadal myślę, że ten czynnik finansowy jest kluczowy tutaj? Akurat jeżeli chodzi o naszą w całej Polsce, pewnie tak. Mhm. Jeżeli chodzi o naszą markę, to my nie trafiamy do wszystkich Polaków, ja nie mam złudzeń, prawda? My funkcjonujemy w jakiejś po prostu małej niszy społecznej. Powiedzmy, mamy teraz jeden sklep w Warszawie, otwieramy drugi za moment. Warszawa się zupełnie odcina od tego, co się dzieje w Polsce. Tak? Jest ich z Łodzi, ja jestem, powiedzmy, z okolic Opola, Polska powiatowa to jest zupełnie inny świat, to jest zupełnie coś innego. Tak? Um, dlatego ja, ja nie mam złudzeń, że my pewnie nigdy mainstreamem nie będziemy. Bo będziemy funkcjonować w rosnącej może niszy, będziemy, mam nadzieję, docierać do większej liczby ludzi, może z jakimś upływem czasu będziemy mogli się pojawić w Poznaniu, w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, ale pewnie już do takich siedlec niekoniecznie trafimy jakby jeżeli mówimy kategoriami otwierania sklepów stacjonarnych. Pojedynczych klientów mamy z całej Polski. Bardzo dużo też z zagranicy, bo to jest właśnie pewien kierunek, który wyznacza chyba e, pewien wektor naszego rozwoju, wyznacza to, co się dzieje za Odrą. No my mamy bardzo dużo klientów akurat niemieckojęzycznych. Tak, wyobrażam sobie, że Berlin może być dla Was dobrym rynkiem. Pewnie tak. <grym> pewnie, no, no, mieliśmy ostatnią propozycję, żeby z kimś wspólnie otworzyć tam sklep. no Notabene czynsze są niższe niż w Warszawie. Także <grym> ciekawa sprawa. <Proszę. grym> tak, no to też jest jakby osobny zupełnie aspekt funkcjonowania w Polsce, że mamy ceny na poziomie y, Wiednia, ale standardu życia wiedeńskiego nie mamy, załóżmy, tak? Ale to jest jakby zupełnie inny aspekt. Natomiast, wracając właśnie do tego, co powiedziałaś, yy, myślę, że to będzie rosło i się rozwijało, i bardzo dobrze, fajnie, że ten aspekt zrównoważonej mody dla ludzi się staje coraz bardziej istotny, ale myślę, że jeszcze wiele lat musi upłynąć, zanim to przebije się poza ten, załóżmy, taki mediowy mainstream, no, to już zaczyna funkcjonować w pewnym mediowym mainstreamie, tak, ale ta ulica, co kupuje ulica, i nie mam na myśli po prostu ludzi zajaranych streetwearem, którzy są w trendach, ale regularny człowiek, po prostu typowy człowiek. Jeszcze sporo czasu upłynie, zanim on zacznie się na tym zastanawiać, czy bawełna jest organiczna, załóżmy, tak, albo z czego dokładnie jest ten produkt, który kupuje. My mamy jakby ten przywilej działania w takich miejscach i wśród takich ludzi, którzy są faktycznie bardzo zainteresowani. I my mamy na przykład w sklepie na Mysiej, bardzo mało przypadkowych klientów. To jest ciekawe środowisko ludzi, którzy yy, są bardzo pozytywni z jednej strony, a z drugiej strony bardzo zainteresowani też. I akurat gdybyśmy na przykład mieli w jakiejś galerii typowej sklep, to zakładam, że takiego klienta byśmy naszego dobrze nie identyfikowali, bo to było bardzo dużo przypadkowych osób. A Staramy się otwierać nasze miejsca, czy sklepy w takich lokalizacjach, które przyciągają też od jakby pewnego już w jakimś stopniu sprofilowanego człowieka i przez to możemy do niego łatwiej dotrzeć. Też wydaje mi się, że ludzie zainteresowani modą zrównoważoną są, jakby wiedzą gdzie szukać, tak? Więc tak jak powiedziałeś, nie? Tak. jakby kwestia reklamy billboardów czy znanej mm. twarzy nie jest tak istotna, bo na tyle mało jeszcze jest tych marek, tak. więc jak coś nowego pojawia się na rynku, to my już wiemy mm. gdzie, gdzie patrzeć mm. i znaczy, to jest dobre, tak? bo jeżeli ktoś mhm. ma konkretne preferencje, wie jak to znaleźć, ale rzeczywiście też wydaje mi się, że takie agresywne uderzanie w mhm. przeciętnego, przeciętną osobę kupującą ubrania, może nie być skuteczne. Wydaje ci się, że wasza transparentność może kogoś odstraszać na przykład? Czy odstraszać? Nie wiem, myślę, że może po prostu kogoś nie interesować, zwyczajnie. Okay. Ja wiem, że jakby część naszych klientów w ogóle nie jest zainteresowana tym aspektem. Duża część jest zainteresowana, czy odstrasza? Chyba raczej ludzie z branży, po prostu, wczoraj, tak jak wspominałem, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że to jest bezsensowne i bezcelowe, mhm. że to wzbudzi jakieś kontrowersje. I wzbudza. Nie, pewnie tak, a, ale z drugiej strony wiem, że klienci to przyjmują bardzo dobrze. Um, z jednej strony są zainteresowani, a z drugiej strony to wzbudza też ich zaufanie. Po prostu. Po, po... Ale, ale nie mhm. spotykasz się też z czymś takim, że ludzie, widząc na przykład waszą marżę, mhm. która jest przedstawiona na stronie, mhm. mają takie odróż, że hej, to jest za dużo. Jakby mhm. Nieświadomi tego, że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ta marża w sklepie sieciowym może być mhm. ileś tam x razy większa, to jednak świadomość tego, że jednak mam napisane dokładnie ile ta firma zarabia, mhm. nas w jakiś sposób zniechęca, że jednak tyle idzie bezpośrednio do tej Taki osoby. Taki był domysł, tak, tylko teraz każdemu, kto zadaje takie pytanie, my z przyjemnością tłumaczymy, że to, co jest uwzględnione w diagramie, to są tak naprawdę koszty bezpośrednio pracy, czyli ile my musimy zapłacić za uszycie plus materiału zużytego, ale cały marketing, utrzymanie tego miejsca, w którym siedzimy, kupienie klawiatury i komputera dla pracowników, opłacenie rachunków, to jest realizowane z tej marży. Mhm. I ta marża... Moja, dla osoby, tak jak powiedziesz, która ma świadomość tego, jak to funkcjonuje w sieciowych brandach, nie jest duża. To jest tak naprawdę i my z przyjemnością każdemu to wytłumaczymy. Jeżeli pada jakieś pytanie, czasami się zdarzają, ale nawet nie aż tak często, to dziewczyny, które komunikują się bezpośrednio z klientami, zawsze na to pytanie odpowiadają. Jakby my jesteśmy zawsze skłonni, żeby na jakiekolwiek wątpliwości odpowiedzieć, czy to bezpośrednio pod postem, w jakichś mediach społecznościowych, czy w jakiejś bezpośredniej rozmowie telefonicznej. Zdarzają się takie pytania, ale ich paradoksalnie nie masz tak dużo. Że myślę, że to taki strach miał wielkie oczy mhm. i e, to domniemanie, że branża modowa powinna coś ukrywać, albo że ma coś do ukrycia, ma zastosowanie do niektórych, ale dla tych, którzy działają e, w sensowny sposób, Tutaj w Polsce, produkując tutaj w Polsce w odpowiednich warunkach, sprzedając rzeczy odpowiedniej jakości, myślę, że to tylko może im plus zadziałać. Jakby Ja zachęcam każdego, mamy takie czasami jakieś spotkanie na przykład ze studentami z, z Giechu, którzy akurat zajmują się powiedzmy tą branżą modową czy odzieżową. Nawet ostatnio pytałem, czy ktoś chce na takim spotkaniu wystartować ze swoim biznesem, takim odzieżowym. Ktoś podniósł rękę. Ja zawsze zachęcam do tego, że jeżeli masz robić coś na takim etapie rozwoju w 2020 roku, to nie możesz działać powielając stare schematy, tylko musisz faktycznie na dużo więcej się odważyć. Musisz dużo większe, powiedzmy, z perspektywy tradycyjnej branży podjąć ryzyko ale społeczeństwo się tak dynamicznie rozwija, że to może pozytywnie zaprocentować. Myślę, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy 10 lat temu. Myślę, że nasza marka 10 lat temu nie mogłaby istnieć. Mhm. 5 lat temu się urodziła, ale tak naprawdę od dwóch lat nabiera wiatrów w żagle. Nie? A może za 5 lat będzie normą? Super, super. A na pomysłów nie brakuje, my tak. chcemy, wiesz, jeszcze przesunąć te granice. To jest tylko kwestia tego, żeby mierzyć siły na zamiary, bo Mamy bardzo dużo pomysłów, świeżych pomysłów, w jaki sposób ten aspekt zrównoważonej mody przenieść na nowy poziom, na nowy pułap. Ja moim zadaniem w firmie jest też czuwać, żeby połączyć z jednej strony nasz cel, do którego dążymy, z bieżącą strategią, bo musimy mieć pieniądze na rozwój tego. Nie mamy żadnego inwestora. Nie mamy i nigdy nie dostaliśmy żadnej dotacji z państwa, mhm. robimy wszystko tak naprawdę własnym sumptem z bieżącego cash flow. I myślę, że to jest bardzo zdrowe, jest też organiczne, jest też wolniejsze. To jest ten, myślę, że są takie dwa aspekty tego. Jest to zdrowe, ale jest to wolniejszy mhm. proces. I w tym wolniejszym procesie trzeba mieć świadomość konieczności podejmowania pewnych kompromisów. To, na co sobie możesz pozwolić w tym roku, a to, co będziesz mógł sobie pozwolić za trzy lata. My mamy głęboką świadomość tego, dlatego w naszym przekazie, jak wspomniałem wcześniej, nie jesteśmy tacy ultra radykalni, zero-jedynkowi. Bo wydaje mi się, że pewien stopień elastyczności jest po prostu potrzebny, żeby móc firmę rozwijać. Mamy cel, do którego dążymy i chcemy być inną marką za 5 lat. Mamy wyobrażenie, jaką chcemy być marką. zwyczajnie nas no na tym etapie jeszcze nie stać. Mówiłeś przed nagraniem o tym, że u Was nie ma nadprodukcji. I też przeszłam się tutaj po, po Waszym biurze i widzę, że jest dużo właśnie sampli, czy jakichś resztek, albo czegoś, mm. co zostało zamrożone na chwilę, mm. dlatego że zostało bardzo mało sztuk i Wy staracie się jakoś właśnie elastycznie dopasowywać Wasze produkty do sezonu, do mm. Waszych możliwości, do tego, ile jest dostępnego materiału. No właśnie, jakby skąd wynika to, że nie ma tej nadprodukcji i dlaczego dla Was, jako dla mniejszej marki, jest na przykład trudniej pozyskać wymarzony, wymarzony materiał? Zaczynając od końca Twojego pytania, dlaczego trudniej? Ponieważ to jest kwestia wolumenów. To znaczy, duzi gracze niekoniecznie chcą pracować z małymi markami. Są pewne minima produkcyjne. Załóżmy, że idziesz do fabryki z konkretnym zleceniem, które chcesz u nich złożyć, to musisz zamówić 1000 metrów. A żeby móc przerobić te 1000 metrów na konkretne produkty, to już musisz mieć jakąś sieć sprzedaży, musisz mieć pomysł na to, jakieś doświadczenie. Bo inaczej utkniesz po prostu z tym towarem. Nawet jeżeli masz pierwotnie jakiś kapitał na uruchomienie biznesu, to bardzo szybko możesz go roztrwonić. Dlatego to zawsze jest siła kompromisu. My początkowo pracowaliśmy ze stokami, czyli kupowaliśmy resztki po produkcji innych firm. Byliśmy jak taki mały sęp, który tam po prostu szukał dla taki siebie miły okazji. Sam. Tak, miły sępik taki. No, może to, to takie się negatywnie, to kojarzące zwierzę, ale nie, ktoś, kto utylizuje pewne rzeczy. Tak, i często tak małe marki działają, że nie, nie, nie mogą sobie pozwolić na samodzielną produkcję, bo nie mają pieniędzy, bo nie mają takich potrzeb. I wtedy jest rynek stoków, załóżmy. Jest całkiem sporo ludzi, którzy na przykład do Polski importują tkaniny, które możesz kupić w ilości 50-100 metrów, nawet mniejszych. Detaliści lub tacy hurtownicy średniego szczebla, i to był nasz punkt startu. Ale razem z rozwojem, to co jest piękne, to co jest fajne, możesz zacząć po prostu nie dyktować warunki, ale już dokonywać wyborów, które, do których nie jesteś zmuszony, ale które chcesz podjąć. Tytułem wyprodukowania tkaniny, którą sobie życzysz. My teraz mamy jakby dostawców z kilku krajów europejskich. Pracowaliśmy już z fabrykami i pracujemy z Hiszpanii fabryką, z włoską fabryką zlokalizowaną gdzieś tam w Rumunii, z tureckimi fabrykami. To jest ten krąg powiedzmy naszych dostawców. Ale staracie się powiedzmy w miarę w Europie zostać ze wszystkim? Tak, na tym etapie tak. Znaczy Ja nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy wszystkie nasze tkaniny są produkowane w Europie. Jeżeli my zamawiamy w fabryce to faktycznie wiemy. Ale wciąż kupujemy od pośredników, na przykład z Beneluxu. Mhm. I są inne marki w Polsce, które y, piszą, że ich tkanina była wyprodukowana w Beneluxie. Tam się nie produkuje mhm. tych tkanin. Tam się je tylko sprowadza. To są miasta portowe, gdzie te tkaniny przypływają i oni je tylko przeładowywują. I prawda? oni nie udzielają też informacji, skąd dokładnie na przykład. No? Nie, nie, nie ma mowy, bo to jakby nie ma w ogóle rozmowy. To nie jest okay. kwestia, jakby po prostu kupujesz to, co mają, y, ale nie. Nie ujawniają i nie mówią o swoich Oni źródłach. Oni nie są transparentni. Nie są i myślę, że nie będą. To są duże podmioty mhm. handlowe, które akurat nie chcą dzielić się informacjami, na których nam na przykład zależy. Dlatego na jakimś etapie udało nam się przeskoczyć ten szczebel i przynajmniej częściowo, może w dużej części na tym etapie, trafić bezpośrednio do fabryk. I to jest super, ale to nie jest możliwe dla każdego. Tylko na pewnym etapie rozwoju. My nie jesteśmy dużym brandem, ale już jesteśmy wystarczająco dużym, żeby sobie na to pozwolić. A pierwszej części pytań nie pamiętam. Też, <laughs> Przepraszam. Ja, ja też nie wiem, czy pamiętam. Znaczy, wiem, że mówiłam <laughs> o tym, że macie też dużo tak zwanych resztek, które jasne, czekają. Jasne. E, jakby od początku nie chcieliśmy produkować wielkich stoków z dwóch aspektów. E, przede wszystkim żeby nie, nie marnować naszych zasobów, w niej trafione modele, a z drugiej strony nie mieć tego kłopotu, żeby musieć coś wyprzedawać. Mhm. Od początku założyliśmy, że my nie chcemy naszego klienta ciśnieniować taką wyprzedażą, Bo że to ma krótkie nogi. Zdarzają się na Powiedzmy, ostatnie sztuki. Mamy mhm. taką instytucję, że nawet nie stricte online, bo tam są raczej rzeczy, które są w większej ilości dostępne. Ale jeżeli zajrzysz do naszego butiku, to niewykluczone, że znajdziesz informację o tym, że to jest, powiedzmy, ostatnia sztuka, ostatni rozmiar danego modelu, który już się nie będzie pojawiał przez jakiś czas. To już chcemy upłynąć. To wtedy oferujemy lepszą cenę, prawda? I to są takie zupełnie okazjonalne rzeczy. Natomiast to, co regularnie gdzieś robimy, to taka wyprzedaż garażowa, tak to nazywamy. Czyli to są te rzeczy, o których wspomniałaś. W trakcie procesu projektowania powstaje dużo wzorów, bardzo dużo wzorów. Właściwie my siedzimy teraz, słuchacze tego nie widzą, ale my siedzimy w otoczeniu rzeczy, które są w dużej mierze wzorami, żeby dojść do właściwego modelu i być w pełni usatysfakcjonowanym, trzeba ileś kroków wykonać i to jest kilkukrotne odszycie czegoś, no jeżeli teraz mamy wiem, 100 modeli kilkakrotne odszycie jakiegoś modelu daje nam kilkaset sztuk odzieży, do tego mamy jeszcze różne rozmiarówki, różne kolory, wersje tego modelu w różnych kolorach i coś z tym trzeba zrobić, no, nie jest to pełnowartościowy produkt ale bardzo by nam było przykro, gdybyśmy musieli to palić, wyrzucać, cokolwiek z tym robić. Właśnie. Możesz powiedzieć, co, co, jakie praktyki stosują różne duże marki, żeby pozbyć się nadmiaru? Bo mówiliśmy o tym też tak. wcześniej. Uważam, że to jest dosyć ciekawa, raczej może smutna mhm. informacja to znowu żadna tajemnica, ale Barbery miało tą, jakiś czas temu yy, spotkało się z dużym społecznym sprzeciwem i uważam, że bardzo słusznie, ponieważ palili swoje rzeczy po to, żeby nie rzucić ich zbyt dużo na rynek. Za dużo wyprodukowali, mieli właśnie tą nadprodukcję, ale nie chcąc ich oferować w innej cenie, yy, stosując swoją politykę cenową, coś z, tym, z tymi rzeczami musieli zrobić, nie chcieli ich rzecz na magazynować, wobec czego jedyne, co im przyszło do głowy, to spalić to. No i pojawił się sprzeciw, i pewnie jak sobie nawet teraz wpiszecie hashtag Brenberry na Instagramie, to zobaczycie powiedzmy o co chodziło w tej całej dyskusji. Według mojej wiedzy koncern za to przeprosił i wycofał się z tej polityki. Nie A to wiem, była jak jakaś jest... wieloletnia praktyka? Albo po prostu nie On... o tym nie wiedział? Tak podejrzewam. Mhm. Ja teraz nie dam sobie głowy uciąć, okay. wiem o tym jakby incydencie, który miał miejsce niedawno, tam rok czy półtora temu. Ale zakładam, że to było powszechną praktyką, szczególnie w markach luksusowych, prawda? Bo mamy powiedzmy te marki sieciowe, które prowadzą jakieś wyprzedaże i w ten sposób starają się swój stok upłynić. Ale to znowu żadna tajemnica, że niektóre znane szyldy mają bardzo dużą ilość martwego stoku, to znaczy rzeczy, które już nawet na wyprzedażach im nie zeszły po prostu, tak? I pytanie, co powinni z nimi zrobić? No bo to są tony czy setki ton. Beznadziejnie wykorzystanej bawełny, która ma oczywiście swój negatywny wpływ na środowisko. Luksusowe marki, czy wszystkie, nie wiem, czy prowadziły. Na pewno niektóre prowadziły. Wiem o, o Barbery, bo to była głośna sprawa i o nich mogę spokojnie powiedzieć, ale podejrzewam, że utylizacja swoich rzeczy mogła być praktyką dla wielu takich brandów, które po prostu lądowały z dużą ilością niesprzedażowego towaru. No my chcąc tego uniknąć też, dlatego na przykład nie outsourcujemy i nigdy nie będziemy outsourcować naszej produkcji do daleko położonych, egzotycznych krajów. Czyli wszystko tutaj Wszystko w Polsce, dzieje. tak, wszystko w Polsce i na tym etapie nawet zdecydowana większość w Warszawie. No oczywiście Łódź, bo tam też po tej hekatombie, która nastąpiła w latach 90. to jest jeszcze trochę podmiotów, które zajmują się produkcją odzieży i mamy też jakichś kontrahentów stamtąd. Ale robimy to bardzo świadomie w Polsce i nie planujemy przenosić tej produkcji z uwagi na to, że właśnie możemy coś otrzyć w 100 egzemplarzach, a nie musimy otrzyć 1000 egzemplarzy. Gdybyśmy kontraktowali daleko. Mieliśmy takie oferty, czy to z Indii, czy z Bangladeszu, czy nawet gdzieś tam bardziej dalej z Turcji. Dużo polskich podmiotów właśnie w tamtych rewirach, rejonach świata produkuje. Musielibyśmy z dużym wyprzedzeniem produkować te rzeczy, długo na nie czekać, a jak już byśmy z dużym stokiem rzeczy wylądowali, to musielibyśmy na przykład je wyprzedawać, gdyby się nie sprzedały, okazały się nietrafione albo je utylizować, albo jeszcze się zastanawiać co z tym zrobić. A produkując lokalnie my jesteśmy elastyczni. W tym sensie produkujemy sobie cały czas nowe modele, projektujemy nowe modele i rzucamy je do sprzedaży. Jeśli widzimy, że on się faktycznie spodobał i jest perspektywa, że on będzie miał jakąś kilkumiesięczną, kilkuletnią żywotność, to możemy wtedy elastycznie tą produkcję zwiększać, unikając tym samym nadprodukcji. Tak, to jest jakby duży plus produkowania w Polsce. Oczywiście ceny są wyższe, ale tak jak już rozmawialiśmy, my te ceny naszym klientom pokazujemy i one też determinują cenę tego produktu. A podasz przykład takiego rozbicia ceny? Mhm. Jakiś dowolny produkt i mniej więcej jaka jego część. Dobra, to co? musielibyśmy pewnie otworzyć komputer, ale tak z pamięci to Ci powiem mniej więcej, w dużym zarysie, jeżeli coś kosztuje 100 zł, mhm. no to oczywiście masz VAT. VAT-u my nie zatrzymujemy jakkolwiek. VAT trafia do budżetu państwa, to jest powiedzmy 23%. Takim VAT-em jest obłożony każdy produkt. Potem mniej więcej załóżmy, 1 trzecia tego produktu to będą koszty, 1 trzecia do 40% to będą koszty wyprodukowania tej rzeczy. Czyli stricte to, co albo płacimy szwalni, która dla nas szyje, albo naszym pracownikom plus koszt materiału. Następnie drugie tyle, mniej więcej staramy się właśnie tak cenę kalkulować, to jest ta nasza marża. Marża, która. Jest niezbędna do tego, żeby finansować bieżące potrzeby firmy i rozwój. Wszystko, co wiąże się z marketingiem, po prostu z działalnością operacyjną firmy. I wreszcie, 1% to, jest inicjatyw, to są inicjatywy społeczne czyli to, co przeznaczamy ze sprzedaży tych produktów na projekty, które wspieramy. Tak, w dużym zarysie. Mogę to z pamięci przedstawić, a zachęcam do zależenia nawet na jakąś stronę produktu, gdzie już w taki przystępny, graficzny sposób jest to przedstawione. Jest to ogólnikowo przedstawione, to znaczy, że my nie liczymy jakby każdej niteczki w danym mm -hmm. modelu, bo to byłoby zbyt trudne i zbyt uciążliwe dla nas. I jest niepotrzebne. No, niektórzy pytają, tak, dlaczego tego bardziej nie rozbijamy co do każdego guzika. Okay. My generalnie chcemy pokazać na pewien obraz taki makro. Tak? To nie jest liczone co do grama. Zużyty tkanina. Mamy pewne przyjęte parametry, które yy, które oczywiście liczymy, i takie przedstawiamy, ale nie liczymy każdego guzika, każdej niteczki osobno. Przedstawiamy zarys tego kosztu, który jest bardzo bliski prawdy, czy w 100% nie mogę tak powiedzieć no bo tam oczywiście jest jakaś wariacja. Yy, tak jak mówię, to jest schematyczny sposób przedstawienia, ale on bardzo dobrze obrazuje to, jak to wygląda po naszej stronie kosztowej. Może trochę pytanie retoryczne, ale czy odpowiedzialny klient lub też klient zainteresowany odpowiedzialną modą nie potrzebuje wyprzedaży? Jakby potrafi sobie na tyle wytłumaczyć to też patrząc na Waszą transparentność, widząc ile co kosztuje, że kupuje wtedy, kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy jest obniżka. Jakby jak Wy też sobie tłumaczycie to, że nie ma tych wyprzedaży? My przede wszystkim, właśnie myślę, że dokładnie tak jest, w tym sensie my chcemy, żeby ten klient trafiał do nas, kiedy ma taką potrzebę, czy to z uwagi na wiem, zmieniający się sezon, czy po prostu jakąś okoliczność życiową, czy strój do pracy, jakkolwiek. To są pewne stałe potrzeby, które um, nie chcemy, żeby były, na nasza sprzedaż może zaczynając jeszcze raz, nie chcemy, żeby była determinowana takimi pikami mhm. i spadkami sprzedaży. To też... Nie pozwala dobrze zaplanować tego wolumenu produkcji. Właśnie, jeżeli mamy na przykład taki moment, gdzie bardzo nam rośnie, intensywnie sprzedaż, a potem dramatycznie spada, to nam jest ciężko zaplanować taką regularność w tej produkcji. My wolimy mieć przewidywalne w jakim stopniu warunki, w których działamy, bo wtedy nie marnotrawimy pewnych rzeczy. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że wydaje mi się, że jeżeli mamy dobrze wyceniony produkt w akceptowalnej dla klienta cenie, adekwatnej do powiedzmy jakości to on nie musi być potem nagle bardzo obniżana jego cena bo to jest dobrze wyceniony produkt bo nasza marża nie jest gdzieś tam wyrwana z kosmosu, tylko ona ma głębokie uzasadnienie powiedzmy w cenie tego produktu a znowu nie pracujemy na 400 czy 500% marży tylko to jest bezpośrednio powiązane z tym kosztem Koszt nie spadnie. Gdybyśmy się zdecydowali nawet na sprzedaż czegoś 30% taniej, to znaczy, że my w ogóle nie zarabiamy. To znaczy, że straciliśmy po drodze pieniądze, które kosztowało wyprodukowanie i wprowadzenie tego do sprzedaży, ewentualnie jakąś obsługę posprzedażową, a nie zarobiliśmy. W ogóle nie chcemy takiego modelu, bo wydaje nam się, że długofalowo to nie jest do utrzymania. Ja myślę, że ta cała ten cały rynek konsumencki to jest powiedzmy ostatnio w Polsce 30 lat, na świecie 50-60, ale wcześniej szedłeś do szewca jak miałeś potrzebę, mhm. chciałeś po prostu buty ci się zniszczyły albo chciałeś mieć nową parę. Analogicznie do krawca szedłeś, zanim się cała produkcja przeniosła gdzieś za dalekie morza, to szedłeś jak miałeś potrzebę. I chcemy, żeby ludzie nas bardzo podobnie postrzegali. Trochę jak powrót do tego rzemiosła, ale kupowanie mhm. kiedy mają potrzebę. To A znaczy, nie tyle, że... kiedy jest ogniszka. Dokładnie, tak. Czyli my mamy, nie mogę powiedzieć, wypłaszczoną tą e, dynamikę sprzedaży, bo oczywiście są okresy, gdzie ona jest bardziej intensywna. Przed świętami, jak w każdym retailu mm. po prostu, w każdym, każdej sprzedaży detalicznej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że my nie mamy takich dużych skoków i wahań, przez co nie musimy działać chaotycznie. Przez co nie musimy marnować materiału, nie musimy się zastanawiać nad całym problemem związanym potem z tym, co zrobić, z tym stokiem, z którym już nie wiemy, co zrobić. I siłą rzeczy, to też daje taką, myślę, klientowi dużą, większą swobodę podejmowania decyzji. On wie, że u nas nie znajdzie radykalnych jakby przecen i kupuje, kiedy potrzebuje, albo kiedy chce. Tak? Nie zasadniczo kupuje, Mam takie wyobrażenie, i tak to chcemy budować, że kupuję, kiedy ma tą realną potrzebę. I też jest moim zdaniem, to jest bardzo fajne, że macie powracające kolory i wzory, przez co też ja jako klientka nie czuję takiego ciśnienia, że muszę teraz kupić ten produkt, bo on już nigdy nie wróci. Bo wiem, że w kolejnym sezonie prawdopodobnie, jeżeli będę miała taką potrzebę, to będę mogła mieć coś z tego mhm. materiału, albo będę miała taki fason, chociaż też różnie bywa, wiadomo, to, że Was mhm. jest jakaś tam rotacja, ale przez to też nie, nie kreujemy takiego stresu wokół tych zakupów, że, że potrzebujesz tego mhm. w tym miesiącu, bo to jest jakaś edycja limitowana, tylko mamy może nieco takie właśnie zdrowsze podejście do, do zakupów i, i przez to też budujecie zaufanie, tak, mhm. tak, tak sądzę. To jest element też naszej filozofii, który chyba wcześniej nie wspomniałem, że w założeniu nasze rzeczy mają się ładnie starzeć, w mhm. tym sensie mają być ponadsezonowe. To nie ma być tylko prątomoda, która bardzo szybko, jak notowania kryptowalut, się zmienia. Tylko kupując załóżmy bruskę czy płaszcz, możesz spokojnie po pierwsze dopasować ją do tego, co już masz w szafie, bo to będzie z tym konweniowało dobrze. A z drugiej strony to nie będzie nic, co się szybko zdez zdezaktualizuje, czyli będzie to można nosić przez co najmniej kilka sezonów. I to jest założenie. Czy nam się to udaje? No, nie zawsze nam się udaje, bo jesteśmy w procesie się uczenia. Czasami pracujemy z tkaninami, które też nas rozczarowywują. Załóżmy, one po sezonie wyglądają inaczej niż się spodziewaliśmy. Nie będę tego ukrywał, że u nas reklamacje też się zdarzają, staramy się je dobrze procesować i tak, żeby klient był usatysfakcjonowany. Ale w założeniu te rzeczy mają być na dłuższy czas. Tak jak myślę, nie wiem, na moja babcia jak kupowała mhm. płaszcz, to kupowała go na 10 lat. tak? Moja mama potrafiła nosić płaszcz po swojej mamie, i on się dobrze zachowywał i ładnie starzał. I to jest też nasza odpowiedź na tą prądą modę i nieustannie tak szybko zmieniające się te trendy, które bardzo ciśniją klienta. Oferujemy coś takiego ponadczasowego, bardziej klasycznego, gdzie ktoś może ze spokojem to kupić w tym roku i użyć to za 3, 4 albo 5 lat. Taka jest intencja. Można też powiedzieć, że w ogóle jakby kierując się zasadami zero waste i takim yy, minimalizmem, lub też nie generowaniem nowych rzeczy, to w ogóle kupowanie nowych ubrań mm. nie idzie tutaj w parze, że w ogóle nie powinniśmy ani kupować, ani produkować ale tak jak też mówiłeś wcześniej no jesteśmy jednak tylko ludźmi i te zmiany przychodzą powoli i mamy czasem potrzebę kupienia rzeczywiście nowego produktu i sądzę, że to jest taki dobry właśnie złoty środek jakby spotkanie się gdzieś w połowie i jakby Produkowanie tych pralek, które też mhm. stoją przez 20 lat, a nie po dwóch latach, mhm. po gwarancji się psują. I no, ja mogę trochę tutaj słodząc, ja się cieszę, że, mhm. że jakby przynajmniej staracie się robić rzeczy, które, które wytrzymają. Mhm. Więc muszę cię zapytać o jedną rzecz, która mnie mhm. bardzo zastanawia. I, I sama mam z tym problem. Mhm. Bo jakby do mnie etyczna moda doszła od strony. Hmm, kwestii zwierząt, od strony kwestii materiałów mhm. dopiero potem, jeśli chodzi o prawa pracowników, potem jeśli chodzi o planetę no i teraz to tworzy taką mhm. holistyczną całość. Mam problem z wełną, mhm. wiesz? I, i wyszyjecie wełniane rzeczy i też wiem, że właśnie, tak jak mówiłaś, jest problem z tym, skąd ona tak naprawdę pochodzi, bo to są ci pośrednicy. Mhm. Jakby, czy masz wiedzę na temat tego, w jaki sposób można korzystać z wełny w sposób Zrównoważony, zresztą odpowiedzialny, jak w ogóle to monitorować i dlaczego właśnie decydujecie się, że wasze płaszcze są z wełny? Czy nie ma alternatyw? Jak, jak, jak na to patrzycie jako marka zrównoważona? Jeśli chodzi akurat o wełnę, to nie mamy stricte niczego certyfikowanego w tym momencie. Nie będę ukrywał. Dlaczego korzystamy z wełny? No bo taka jest potrzeba klimatu w Polsce. Mhm. Po prostu to są ciepłe rzeczy. Wiem tyle, bo akurat korzystamy z. Współpracowaliśmy z fabryką, która pro, tworzy tą tkaninę czy dzianinę, która używa przędzy i polskiej, czyli z jakichś polskich owiec, i w dużej mierze też australijskiej czy nowozelandzkiej. Jest kilku takich dużych producentów. Jak dokładnie wygląda w. Powiedzmy, produkcja, nie jestem w stanie powiedzieć na tym etapie. Tak jak powiedziałem, na tym etapie mamy jeszcze dosyć ograniczony dostęp do pewnych informacji. Natomiast już nawiązaliśmy współpracę i myślę, że od przyszłego roku będziemy chcieli pracować z mongolskimi dostawcami, gdzie oni mają faktycznie certyfikowane mhm. pewne rzeczy. Niewykluczone, że nawet się tam przejedziemy i może będziemy w stanie o tym więcej opowiedzieć naszym klientom. To jest kwestia przyszłości, to jest znowu kwestia. Tej konieczności i pewnego kompromisu. Na tym etapie chcieliśmy mieć wełniane rzeczy, bo nasi klienci chcą mieć wełniane rzeczy. A poza tym, no, urok wełnianych rzeczy jest taki, że one są ciepłe i adekwatne do naszej szerokości geograficznej. Dlatego w tej ofercie musieliśmy mieć, ale nie trafiliśmy na, na wełnę. I według mojej wiedzy, chyba nie można do końca kupić w Polsce. Podejrzewam, że można, tylko że te ceny są tak zaporowe, gdyby mhm. chcieć mieć jakąś certyfikowaną wełnę. Że one będą nie do przeskoczenia dla naszych klientów. Certyfikowana to znaczy z akceptacją też jakiejś organizacji. Ta organizacja ma swoje koszty, to trzeba wliczyć w cały koszt produkcji. I będąc na większości targów tkaninowych w Polsce, nie znalazłem nikogo, kto by sprzedawał stricte taką przędzę certyfikowaną. Czyli kupujemy w tym, w tym sezonie cała nasza wełna pochodziła. Z polskich fabryk i tkanina i dzianina. Mamy tam no. dwa czy trzy podmioty produkujące w Polsce, ale już to, z czego jest robiona ta tkanina, czyli ta przędza, z jakiej konkretnie szerokości geograficznej przyjechała, czy to polskiej, czy to Australia, czy to Nowa Zelandia, to osoby, które nam sprzedają, to nie są w stanie do końca powiedzieć, ani nie są. Może też nie do końca chcą powiedzieć. Są generalnie światowe rynki tej przędzy. Tak jak wspomniane te anglosaskie kraje, które dużo produkują wełny, podejrzewam, że może jeszcze Wielka Brytania, stamtąd ta przędza powiedzmy pochodzi, nie uprawia się raczej, znaczy czy nie hoduje się raczej tych konkretnie owiec w dużych ilościach, w takich jurysdykcjach, gdzie pewnie te zwierzęta są maltretowane, ludzie wykorzystywani bo po prostu ta rolnictwo takie przemysłowe i konkretnie ta hodowla przemysłowa, ja kojarzę ją głównie z Australią, Nową Zelandią, no. czyli takimi raczej rozwiniętymi gospodarkami, gdzie zakładam, że jakieś standardy są przestrzegane. Teraz się podniosło oczywiście ta sprawa wełny kaszmirowej i tego, co się dzieje. My też na bieżąco się uczymy tych tematów, znaczy ja nie, nie zaczynając powiedzmy pracy z jakimś materiałem, ja nie mam pełnej świadomości. Czasami jest tak, że dopiero coś odkrywamy, dopiero po drodze, ucząc się. Tak to wygląda z naszej perspektywy. No, miejmy nadzieję, że te informacje będą coraz szerzej dostępne i też producenci będą chętni się dzielić y, tymi informacjami. To zależy od presji takiej społecznej. Tak. Nie? Ja myślę, że jeżeli będzie rosło zainteresowanie, mhm. to będzie po stronie biznesów modowych, czyli takich jak nasz, ale tych, które są jeszcze dalej, albo troszkę bliżej y, produkcji tkanin, jeżeli będzie presja społeczna i zainteresowanie, to będzie konieczność ujawniania pewnych informacji. A wszędzie tam, gdzie jest klarowność, transparentność, to zazwyczaj się podnoszą standardy. Jeśli coś jest zrobione w półmroku jakimś, jeżeli coś jest zrobione z dala od y, publicznego spojrzenia, to może się tam coś dziać niepewnego. No, to wszystko zależy od konsumentów i ich zainteresowania. Nie? I od m.in. trendsetterów, takich jak ty, którzy będą powiedzmy tą świadomość budować i ludzie będą zadawać więcej i częściej pytania. Dlatego też warto wspierać takie inicjatywy jak Fashion Revolution czy Kupuj odpowiedzialnie, z którymi wy też tak. działacie. Tak, także tak. tam też zawsze jest dużo informacji, tak. różnego rodzaju petycje i właśnie inicjatywy społeczne, gdzie pytamy naszych producentów ubrań, gdzie one powstały, kto je wyprodukował, z czego, także postaram się to też podlinkować. Powiedziałeś, że macie dużo planów na przyszłość, na mm. najbliższe lata i macie wizję swojej marki, więc nie będę Cię pytać, żebyś zdradzał te jakieś sekrety, natomiast jakbyś mógł powiedzieć jeden z takich Waszych najbliższych kroków zmian, oprócz tego, że wchodzi mm. jeans, to wiem, mm. to co, czego możemy się spodziewać po, po elementach? To co, nas, to, co na pewno chcemy robić, to chcemy mocniej rozwijać um, pomysły na danie drugiego życia ubraniom. Czyli mamy pomysły związane z prowadzeniem takiego programu dla naszych klientów, aby ewentualnie mogli e, dostarczać rzeczy, których już nie chcą używać, do naszych sklepów, i my będziemy ewentualnie albo je e, odświeżać i proponować e, w drugim obiegu, mhm. ewentualnie urozmaicać, dodając jakiś design pracując z lokalnymi artystami, może z jakimiś grafikami, ludźmi, którzy się zajmują, zajmują się to drugiem I mieliśmy już taki pilotażowy program w Katowicach, bardzo fajnym się to przyjęciem spotkało. To jest bardzo ciekawa koncepcja na to, żeby na przykład pomóc y, znaleźć nabywców ubraniom, którzy, ubraniom, które nie miały dotychczas, powiedzmy, swoich nabywców. Y, czyli wszystko generalnie, w, w dużym skrócie mówiąc, wszystko, co będzie mogło dać ubraniom drugie życie. Chcemy stworzyć taką platformę dla naszych klientów, może do swapów, żeby się mhm. mogli wymieniać ubraniami. Załóżmy, kupiłaś u nas jakąś koszulkę albo płaszcz, on jeszcze nadaje się do dalszego użytkowania, ale to by się już po prostu znudził. Tak? Potrzebujesz czegoś nowego, świeżego, ale on może bardzo dobrze służyć innej osobie. I nasze myśli idą w tą stronę, żeby rozwijać bardzo ten obrót już używanymi rzeczami. Współpracować również z organizacjami. Bardzo ciekawa organizacja, o której się ostatnio dowiedziałem, Ciuchy w Ruch bodajże. Oni słyszałem. mają chyba taką. słyszałeś o nich? Nie. nie słyszałaś. Ja też do niedawna nie słyszałem. I oni y, mają już właśnie jakiś system dystrybucji używanych ubrań y, y, i możesz po prostu przyjmować ewentualnie w swoim sklepie od klientów ubrania, których oni chcą się pozbyć. Po to, żeby nie lądowały na śmietniku, ale miały to drugie życie, oni zapewniają tę infrastrukturę. Niedawno się o nich dowiedzieliśmy. I myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że będziemy pewnie chcieli współpracować z takimi i analogicznymi organizacjami. Super, no I ja życzę Wam wszystkiego dobrego, będę obserwować Wasze działania, a Tobie dziękuję za rozmowę i Bardzo do dziękuję usłyszenia. za miłe spotkanie. Cześć. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej i możecie go posłuchać na iTunesie, na Spotify oraz na YouTube. Ten odcinek niestety nie jest w wersji wideo, ale już w przyszłym tygodniu wracam z obrazem i oczywiście na YouTube możecie go wtedy oglądać. Dajcie mi znać, co sądzicie o takim koncepcie, żeby raz na jakiś czas właśnie przedstawiać Wam, Człowieka, który stoi za jakąś etyczną marką, po to właśnie, żeby pokazywać różnego rodzaju branże od kulis i sprawdzać, jak wyglądają te etyczne przedsiębiorstwa. Także jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i możecie do mnie pisać, po pierwsze na YouTubie pod podcastem oraz na moim koncie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo to jest. Typowo podcastowe konto, gdzie ja mówię Wam o tym, kto będzie moim gościem, rzucam informacje o nowym odcinku i tam po prostu na bieżąco wszystko czytam i sobie dyskutujemy. Także zapraszam Was tam i na sam koniec ogromna prośba, jeżeli słuchacie mnie na iTunesie czy też na waszych urządzeniach aplowskich, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie opinię podcastowi, bo to mi bardzo, bardzo pomaga, to go promuje i też wierzę w to, że jeżeli coś podoba się mnie. I uważam jakieś treści zawartościowe, to chciałabym, żeby to trafiało do większej liczby osób, dlatego też możecie tam zostawić mi. A raczej podcastowi, odpowiednią liczbę gwiazdek możecie go dodać do swojej biblioteki oraz napisać kilka słów recenzji. Będzie mi bardzo miło na Spotify'u, możecie zaobserwować podcast. Oczywiście na YouTube też dać subskrypcję i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, za to, że w ogóle jesteście wierni podcastowi. Nadchodzą kolejne ekscytujące odcinki. Żegnam się z Wami, do usłyszenia. Cześć!